Cześć, witam Was serdecznie, prosto ze sklepu wędkarskiego Trotka. Chciałem Wam przedstawić dzisiaj produkty nowej firmy, która jest u nas w sklepie stacjonarnym internetowym. Jest to firma ze spożywką karpiową Carp & Fun. Jest to mała firma, która, taka mała manufaktura, robi to jeden człowiek. Bardzo fajne kuleczki, krótka seria, cztery smaki. Wszystkie te kulki, które tu widzicie, ten cały towar, jest robiony z dobrego towaru. Są tutaj mączki rybne, takie jak LT94, czyli mączka robiona w specjalnej temperaturze. Do tego mączka, nie wiem czy dobrze powiem, Pregist bodajże. Takie mączki są jeszcze tutaj. Mączki z Robin Red, Robin Green, Squidowa. Uzupełnieniem tych mączek są miksy, dodatkowo miksy z ziareń i tutaj nam to tworzy całość tutaj takiej kuleczki. Podstawą tych kulek też są świeże jaja. Możecie tutaj nawet zobaczyć, gdzie są, widać jakieś tutaj pewnie skorupki, to są skorupki od jajek. Kulki, te kuleczki nie są barwione. Ten barwnik to jest dokładnie, to są barwniki mączek rybnych, czyli tak jak tutaj widzicie, jest mączka, załóżmy Squid Worms, to jest tutaj mączka squidowa i ona ma widocznie taki kolor. Nie znam się za bardzo na mączkach, ale skądinąd wiem, że nie ma tutaj żadnych w tych produktach żadnych barwników, tak? Tutaj dla producenta, tak jak sam producent mówi, czyli Piotr, tutaj dla Piotra najważniejsze też jest właśnie jakość i skład, żeby to było naprawdę z wysokiej półki i nie mamy tutaj żadnego ściemniania, żadnego betonu, żadnego gipsu. No, może Wam przedstawię bliżej tutaj teraz właśnie te smaki. Tutaj mamy smak Squid Worms, jest to kuleczka, taki typowy śmierdziu, gdzie tutaj są na pewno użyte mączki squidowe. Po kolorze też widać, że tutaj jest mączka Robin Red. I to by był w śmierdziu. Tutaj mamy znów orzech z masełkiem i z fermentowaną kukurydzą. Czyli widzicie, jest tu też mączka, na pewno jest użyta LT94, tak jak tutaj podaje Piotrek. Jest to takie właśnie słodziutkie, lekko przełamany właśnie takim tą kukurydzą z kisłą, sfermentowaną, tak? Tutaj mamy Spacey Fish, jest to typowy śmierdziuch, też wszystko jest na mączkach rybnych. I ostatnia pozycja to jest Orange Fish, czyli jest tutaj na pewno, są tutaj na pewno mączki Robin Orange i bardzo fajna kuleczka, super słodziutka z nutą właśnie takiego, dużo firm ma taki właśnie ala, ja bym na to powiedział Squid Orange, coś takiego w takim, bardzo fajna kuleczka. Mi najbardziej ta się podoba. Chciałem Wam zaprezentować też chatkówki. Te dwie mnie najbardziej tu tak jakby zauroczyły. Tu jest fajna, może ta pierwsza jest GLM Oriental Mussel. Tak to wygląda. Jest to kuleczka taka fajna, pokryta. Ta kuleczka zawiera w sobie świeże mięso muli. Też ma koncentrat małży, mączkę Robin Green. Jej powłoka zewnętrzna jest pokryta mączkami rybnymi oraz chili. To nam pozwala na szybszą pracę, taką początkową w wodzie i tutaj na zwabienie ryb. Także to mamy. Tu następna kuleczka hakowa, jest to Squid Worms Caviar and Caviar. Też bardzo fajna kuleczka. Kuleczka, która zawiera w sobie naturalny kawior rybny. Ma mączki w sobie squidowe. Tak samo LT94. I otaczana jest, dlatego jest taka czarna, bo jest otaczana w atramencie skała marnicy. To może być fajna ciekawostka. Jest to typowy śmierdziuch. Bardzo fajna kuleczka. Sam testowałem na tą kuleczkę, próbowałem łowić. Na razie bez efektów, ale raz miałem tą właśnie przynętę, te kuleczki nad wodą i na razie jeszcze nic nie złowiłem, ale myślę, że naprawdę są to bardzo fajne kuleczki zrobione od serducha i półka cenowa jest taka, która nie zabija,
I myślę, że naprawdę z tego towaru, z którego są zrobione, to jest towar adekwatny do ceny i myślę, że te kulki naprawdę będzie jeszcze o nich głośno. Dziękuję. Jeszcze tutaj chciałem Wam pokazać kuleczki hakowe. W Carp & Fun występują kuleczki hakowe właśnie w takich zalewach. Zaraz Wam otworzę i zobaczycie, jak to wygląda. Tak to wygląda. Jest to zalane, to jest akurat Orange Fish. Naprawdę czuć tutaj super taki orange, jak no ciężko, jakbyście tutaj naprawdę pomarańcza, mandarynka, czyli orange, no po prostu orange. Tutaj mamy akurat Spacey, czyli typowy śmierdziuch. I te kuleczki hakowe tutaj w Carp & Fun są wszystkie zalane właśnie boostedami. Z tego względu, że tych kulek, które mamy w torbach kilogramowych, możemy spokojnie używać na włos. Na pewno nam wytrzymają te 24 godziny, to jestem pewien, bo tyle nam wytrzymały w wodzie i nic się z taką kulką nie stało. Mamy też jeszcze, Carp & Fun też ma jeszcze zalewy. I zaraz pokażę te zalewy. Jest to zalewa AminoGluk. Czyli bardzo fajna, która polega na tym, że jeżeli zamoczymy nawet w tym kuleczkę, to ta kuleczka oblepia się tym glugiem i ona jak już jest na dole, to ten glug puszcza, unosząc się do góry cały ten aromat. Także też bardzo fajne. O, tu mamy tak nawet zabezpieczone. Bardzo fajny towar. Możemy tym też zanętę sobie, czy tam kukurydzę, czy te kuleczki możemy zalać, tak? Plus do tego ładnie jedną tutaj sobie zamoczyć, czyli Space and Fish i mamy... Gdzieś jest? O, i tu mamy Space and Fish. Czyli taki zestawik bardzo fajnie nam na pewno zagra i skondensuje to tutaj zapach, co nam pozwoli łowić takiego karpia. Dziękuję.